Witam was wszystkich bardzo serdecznie w Weave News. Ja nazywam się Seth Donner. Niestety nie mam dla was dziś dobrych informacji, ponieważ tak samo jak dokładnie rok temu, tak i teraz, WWE postanowiło uszczuplić swoje szeregi. Rok temu, 15 kwietnia, przeszedł do historii jako Black Wednesday, gdzie federacja pożegnała się z kilkudziesięcioma osobami, w tym z Rusevem, EC3, Heathem Slaterem, Ericiem Rowanem, Zackiem Ryderem czy No Way Jose. Dodatkowo zwolnieni byli też pracownicy z zaplecza, w tym kilku trenerów Performers Center. Był to kontrowersyjny dzień, ponieważ WWE wprost powiedziało, że to z powodu pandemii i potrzeby cięcia kosztów, a dosłownie kilka tygodni później ogłosili, że pierwszy kwartał 2020 roku był najlepszy w historii, nawet pomimo pandemii. Wygląda więc na to, że taki dzień może stać się tradycją, ponieważ 15 kwietnia WWE ogłosiło wiele zwolnień z pomocą swojej strony i social mediów. Na dany moment wiemy o 10 osobach, którzy byli wrestlerami i nie wiemy, czy nie poszło też kilka osób z zaplecza. Tak więc dziś omówimy sytuację tylko tych osób, które oficjalnie zostały przez WWE zwolnieni. Oczywiście zapraszam do zostawienia subskrypcji, aby być na bieżąco z naszymi filmami, zostawienia łapki w górę pod tym filmem i jeśli chcecie więcej rozmawiać o wrestlingu, to nasz serwer Discord będzie dla was idealny, link do niego w opisie tego filmu. Wesley Blake. Były członek Forgotten Sons, jak widać, nie dał rady znaleźć sobie odpowiedniego miejsca w WWE. Ostatni raz widziany był w programie, gdy został połączony wraz ze Stevenem u boku King Corbina na SmackDown. Jednak i tam długo nie zabawili, ponieważ federacja bardzo szybko zrezygnowała z tego pomysłu. Zabawnym jest, że początek końca Forgotten Sons rozpoczął się, gdy Jackson Ryker na social mediach wypowiedział się w nieodpowiedni sposób na tematy polityczne. I teraz to on jest jedyną osobą, która pojawia się na Raw u boku Aliasa i nawet miał swoje 10 sekund podczas WrestleMania. Blake jest jednym z przykładów, który pokazuje, że nie każdy znajdzie sobie miejsce w WWE, a szkoda, ponieważ Forgotten Sons mieli wielki potencjał, którego federacja po prostu nie wykorzystała. Mojo Rawley. Jest to prawdopodobnie zwolnienie, które generuje najmniej zaskoczenia i to źle brzmi samo w sobie. Przez lata WWE nie potrafiło wykorzystać Mojo tak, jak chcieli tego fani, a wierzcie, że on naprawdę ma ogromną rzeszę osób, które chciałyby go zobaczyć gdzieś wyżej. Tag team z Zackiem Ryderem pomógł mu na jakiś czas, jednak później było tylko gorzej. Próba jego przebudowy nie pomogła, a moment, za który większość go zapamięta, to wprowadzenie Gronkowskiego na WrestleMania 36. Było widać, że ma on zapał do robienia czegoś większego, jednak jest takich osób sporo w WWE i niestety federacja musi pomiędzy nimi wybierać. Kalisto. Były mistrz Stanów Zjednoczonych jest osobą, której zwolnienie mocno dziwi. Jego tag team partnerzy, czyli Grand Metalik i Lince Dorado, dalej są w WWE i nikt nawet nie mówi o ich potencjalnym zwolnieniu. Czy jest on przykładem osoby, która sama chciała odejść? O tym powiem pod koniec. Wiele osób uważało go za potencjalnego następcę Rey Mysterio. Świetny w ringu, potrafi wykonywać akcje powietrzne jak mało kto. Jedynym jego problemem był mikrofon, a tam, potrafił sobie napsuć. Rey Mysterio dawał radę mówić coś na mikrofonie, dlatego też pewnie i projekt Kalisto po prostu nie wypalił. Jednak nie da się powiedzieć, że miał on złą karierę. Tytuł Stanów Zjednoczonych, kilka dobrych walk to coś, czym większość zwolnionych pochwalić się nie może. Bo Dallas. Jeszcze podczas omawiania WrestleMania 37 mówiło się, że Bo Dallas może zostać dodany do programu pomiędzy Alexą Bliss i The Fiendem. Brat Braya Wyatta nawet był przez wielu widziany w tej spalonej wersji Fienda, ponieważ coś tam nie pasowało za bardzo. Teraz jednak wiemy, że to były tylko domysły i plotki, ponieważ Dallas rozstał się z federacją. Wraz z Curtisem Axelem prowadzili bardzo popularny tag team B-Team, jednak poza tym kariera Dallasa nie była okraszona w sukcesy. Na pewno Raw Tag Team Championship i 24x7 title to jakieś tam osiągnięcia. Jednak nic nie przebiło jego zdobycia tytułu NXT, które przecież było tak dawno temu. Tucker. No i mamy osobę, która tak naprawdę od samego początku była skazana na porażkę w WWE. I nie, nie mówię tego jako ja, on po prostu niczym się nie wyróżniał. Był najmniej znaczącą osobą w tag teamie Heavy Machinery i to tylko dlatego, że WWE postanowiło wykorzystać Otisa w programie z Mandy. Sam tag team miał potencjał, ale solowe kariery niestety od razu skazane są na porażki. Takera kariera w WWE upadła po heel turnie na Otisie, bo wtedy już pomysłu na niego najzwyczajniej w świecie
świecie nie było. Choć widzieliśmy jego nową wersję podczas ostatniej tygodniówki SmackDown przed WrestleManią, gdzie wystąpił w Andre the Giant Memorial Battle Royale, to wygląda na to, że federacja nadal nie miała na niego pomysłu. Chelsea Green. I tutaj trzeba przyznać, że jest to niespodzianka, ponieważ mówiło się, że WWE widzi w niej przyszłą gwiazdę dywizji kobiet. Niestety jej problemem były kontuzje, które wykluczały ją z akcji w najmniej odpowiednim momencie. Podczas swojego debiutu na SmackDown doznała kontuzji ramienia, jednak to WWE nie przeszkadzało. Dlaczego, spytacie, skąd ja o tym wiem? Podpisała ona przecież z WWE 3-letni kontrakt dosłownie na początku poprzedniego miesiąca. Mówiło się, że po powrocie federacja będzie chciała dać jej trochę czasu, aby sprawdzić, czy jest ona w stanie konkurować z kobietami WWE na najwyższym poziomie. Jednak już teraz się nie dowiemy i wiele osób z jakiegoś powodu na social mediach obwiniło byłego Zacka Rydera. Matt Cardona na social mediach wprost atakował WWE, że nie wykorzystują Chelsea i sami dają jej warunki, które kończą się kontuzjami. Tych wypowiedzi nikt nie zrozumiał i nie mógł połączyć w całość, jednak wydaje się, że akurat takie zachowanie nie miało wpływu na decyzję federacji. Mickie James. Jedna z kobiet, które pokazały, że w WWE da się prowadzić kobiecy wrestling, właśnie pożegnała się z federacją. W swojej drugiej przygodzie z WWE zaliczyła walkę z Aską w NXT i sporo programów tag teamowych w głównym rosterze. Jedna z najbardziej do zapamiętania to ten za Alexa Bliss. Ostatnio pomagała trochę przy NXT, jednak jak widać WWE nie miało zbyt wielu pomysłów na nią. Mickie zawsze dobrze się spisywała w miejscach, w których WWE jej potrzebowało, jak chociażby Royal Rumble match. Na szczęście ma ona wiele projektów poza wrestlingowych, dlatego akurat tutaj o jej przyszłość martwić się nie trzeba. Billie Kay. I tutaj przechodzimy do osób, przy których mamy takie: co do ch**a? Chcę tylko przypomnieć, że Billie ostatni raz widzieliśmy podczas pierwszego dnia WrestleMania 37, gdzie to wraz z Carmelą walczyła w Tag Team Turmoil. Nawet pomijając to, Billie była świetnym dodatkiem komediowym w ostatnim czasie, a nawet w internecie powstała petycja, która zresztą zebrała wiele podpisów, aby to właśnie Billie hostowała WrestleManię. Jej komediowy wkład to i był jeden z niewielu plusów programu WWE w ostatnim czasie, a nawet jeśli to pominiemy, jej tag team z Peyton Royce był po prostu genialny. Nawet pomimo heelowego podejścia była to dwójka kobiet, na których zależało publiczności. Ich moment chociażby na WrestleManii 35, gdzie to zdobyły Women's Tag Team Championship, jest określanym jako jeden z najlepszych momentów tejże WrestleManii, a NXT tam odwalały kawał dobrej roboty, pokazując, że i w tamtych czasach kobiecy tag team ma rację bytu. Peyton Royce. To naprawdę boli. Serio. W marcu Peyton podczas Raw Talk dała jedną z najbardziej szczerych prom, jakie widzieliśmy w dywizji kobiet w ostatnich latach. Szczera prawda, jaka się wtedy wylała, nie przekonała nikogo na zapleczu, aby tej kobiecie dać coś więcej. Peyton była uważana za tą, która poradzi sobie lepiej po rozbiciu ikonek. Okazało się odwrotnie i już teraz niestety żadnej z nich w programie WWE nie zobaczymy. Ma ona umiejętności ringowe. Oj, ma. Na mikrofonie za dobrych czasów ikonek też pokazywała, co może. W takim razie o co chodziło, że WWE nic jej nie mogło dać? Znaczy dali nowego tag team partnera w postaci Lacey Evans po rozłamie ikonek. No żeż k***a idiotyzm. Jest to zwolnienie, które boli jeszcze bardziej wtedy, kiedy zdasz sobie sprawę z tego, że powinna ona spokojnie kręcić się w main evencie dywizji kobiet, ponieważ ma wszystko, co do tego jest potrzebne. Samoa Joe. Kto? No k***a kto wpadł na pomysł, aby pozbyć się Joe z federacji? Chyba że to była jego decyzja, o czym powiem za chwilę. Chłopak jest kontuzjogenny, to prawda, ale czy jest to powód, aby pozbywać się jednego z najlepszych na świecie? Samoa spokojnie powinien przechodzić przez większość zawodników w rosterze i docierać do main eventu Gal Pay Per View. Jego ring skill jest na niewyobrażalnie wysokim poziomie, a na mikrofonie robi lepsze promo niż 99% zawodników w ostatniej dekadzie. To była osoba idealna. Niestety jednak kontuzje robią swoje. Najpierw problem z ręką, później wstrząs mózgu i w taki sposób Joe pojawił się na komentatorce Raw. Jeszcze jakiś czas temu w wywiadzie powiedział, że ani on, ani WWE nie naciskają na jego powrót, bo wszyscy chcą, aby się w 100% uleczył. Sporo mówiło się o jego powrocie na Royal Rumble, a kiedy został usunięty z komentatorki podczas ostatniego Raw, to raczej wszyscy pomyśleli, że właśnie wraca on do ringu. Niestety tak się nie stało i wygląda na to, że do ringu powróci, jednak nie w federacji WWE.
Tak więc dwa lata z rzędu 15 kwietnia stał się czarnym dniem na kartach WWE. A raczej nie na kartach WWE, bo im to nie szkodzi, a na kartach zawodników, którzy poświęcili wszystko, aby dostać szansę od tejże federacji. Trzeba od razu powiedzieć jedno, nie każde z tych zwolnień wyszło wprost od samego WWE. Mogę się założyć, że kilka osób, w tym na przykład Samoa Joe, poprosili o zwolnienie z kontraktu, aby mogli się rozwijać i spełniać gdzieś indziej. Potwierdzenia tego nie mamy, jednak jakoś nie chce mi się wierzyć, że WWE bez problemu wpadło na pomysł z pożegnaniem się właśnie z Joe. W przypadku ikonek sytuacja też wygląda dość dziwnie, ale ponownie dodam, że nie mamy żadnych informacji na ten temat podczas nagrywania tego filmu, więc są to tylko moje domysły. Zastanawiacie się zapewne, kiedy te osoby będą mogły pojawić się w innych federacjach. Jeśli wszystkie te zwolnienia obowiązują normalne warunki, to jak twierdzi Dave Meltzer, mogą oni podpisać kontrakt dopiero 14 lipca. Tutaj wchodzi w grę klauzula o niewystąpywaniu w innych federacjach, która trwa 90 dni. Jednak kto wie, czy ktoś nie rozstał się z WWE na innych warunkach. Wtedy możliwe jest, że zobaczymy go nawet wcześniej. A wy, zwolnieniem kogo jesteście najbardziej zszokowani? No i kogo widzielibyście pojawiającego się w All Elite Wrestling, Impact Wrestling, czy nawet w New Japan Pro Wrestling? Dajcie nam znać oczywiście w komentarzach. Tak więc panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z What Is Wrestling, dziękuję za uwagę i słyszymy się już wkrótce.